Dobra, ja myślę, że powinniśmy zaatakować bazę wojskową w końcu. Możemy, nie? Tak. Bo ostatnio był z tym problem. W tym bunkrze wie połowa tego mojego miasta, nie? Ja trzeba go sprzedać, tak szczerze. Alvarez chciał to od ciebie kupić za 15 jakoś. No tak, ale za chwilę zostanie rakietą, więc już nie kupi wtedy. Alvarez mi napisał właśnie SMS-a. Powiedz mi kolego jedno, czy wy chcecie się dogadać, czy będziemy się sprzeczać o nic? Pomóż, 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 zabij go! Yo, yo, what's poppin', co się dzieje na mieście, bratek? Lotnisko w Sandy, dawaj. Lotnisko w Sandy, jasne, już pędzę. Nie będzie mnie, jakiś pionek tutaj obrażał moich ludzi, więc wiadomo. Powiedziałem mu, że mi MK2 wisi. No. On uważa, że mi nie wisi. No. Ale ja i mój śmigłowiec bojowy, który zaraz tu wyląduje, uważamy inaczej. No to macie prawo uważać inaczej. Dobra, ale rozumiem, tak. Że mogę zrobić wszystko, co mam, co mi się chce, tak? Jak oddadzą SMG, to nie strzelamy do nich, ale jak chcesz, to zrób co chcesz. To może na jakieś hasło zacznijmy, na ten... Dobra, słuchaj, strzelamy na hasło, ale piękne ptaki. Mam to, co chcieliście, mam nadzieję, że w tym momencie zakończy się sprawa tak, jak powinna. Bardzo przepraszam za spóźnienie, szczałem w krzakach. Nie ma problemu, piękna ale pogoda. Ominęło cię to, bo mówiłem, że piękne ptaki tutaj mamy dzisiaj. A nadal są piękne? Piękne, piękne. Chyba łapy do góry, tym raz. Dobra, ja myślę, że powinniśmy zaatakować bazę wojskową w końcu. Możemy, nie? Tak. Bo ostatnio był z tym problem. Tak. Możemy, tak, jestem możemy. Za... Jest jeszcze ktoś, oprócz naszej trójki? Chyba nie, ale damy radę, wierzę w nas. Ja damy radę, no nie teraz damy. Pytanie, klucz. No klucz, no dobra. Czy idziemy po czołgi, czy po wózar? Wszystko, co się da ukraść, to chcemy ukraść. Okej. Okay. Hydra. A gdzie to wszystko potem odstawiamy? Gdzie z tym jedziemy? Hydra akurat nie, bo Hydrą będzie ciężko dojść w jakiś cel, ale no myślę, że śmigłowce bojowe są najlepszą opcją ogólnie. No Hydra jest fajna. No Hydra to taki ala helikopter. No. Kontrze pewnie my dostaniemy rakietą w bunkier, ale nie. No nie żeby coś, ale o tym bunkrze wie połowa tego mojego miasta, nie? Ja trzeba go sprzedać, tak szczerze. Ten bunkier trzeba sprzedać. No to powiem ci z góry, że nikt tego nie chce wziąć, bo dzisiaj nawet pytałem się kolejnych ludzi, czy chcą to wziąć, nie chcą, bo mówi on sobie każdy o tym wie. Dobra, sprzedajmy to ludziom za 12 baniek. 8 milionów ktoś się p***ci, kurwa. Stary, Alvarez chciał to od ciebie kupić za 15 jakoś. No tak, ale za chwilę zostanie rakietą, więc już nie kupi wtedy, nie? No dobra, ale kurwa była taka oferta, to że się zgodzić nie. Dobra, znajdźcie mi kogoś za 12, stary. Ogarnę. Ej, dobra. Chyba moment. Zadzwoń do niego. Zadzwoń do kogoś, kurwa. Przenieśmy się. Ja znam taką jedną osobę, on zbiera właśnie pieniądze na takie sasko. Dzwoń do niego, za dobrą cenę może weźmie. Na początek mu zarzuć 15-taka, wiesz o co chodzi. Jesteśmy przyjaciółmi, nie? I ty bardzo o tym dobrze wiesz. Stary, ja wiem na co ty. Nawet go nie słuchaj, nie rzucaj 15-taka, kurwa. Tyle na pewno nie weźmie. No to przegadaj to, z kim tam musisz, stary, i wiesz. Bo to promocja. To jest akurat dobra, to jest dobra cena. No. A, i ma tu zamki ulepszone, nie? Już na najlepsze. Ale mówię, masz tu masorcik, stary. Masz normalnie tak. No rzeczy masz, stary. Nawet podgrzewane fotele w biurze są, nie? Dobra, ja z tym później to wynegocjuję, bo ty się do tarczek szanu nadajesz. Kiwnij mi no tylko, dobra. Jak jesteś chęty, to weź tam ogarnij, pogadaj z kim tam musisz, do mnie odzwoń, ile tam. Idę ogarnąć furę. Czy masz SMG? Alvarez mi napisał właśnie SMS-a. Powiedz mi kolego jedno, czy wy chcecie się dogadać, czy będziemy się sprzeczać o nic? Wyślij mu SMS-a, że małpa czeka na swojego SMG MK2. Ja się daję, że oni tu po dobroci oddadzą po prostu. Nie chcą się z nami konflikty wydawać. Ja bym się z kimkolwiek. Dawno żadnej nie było. Takim buzardy, no powiem ci tak, nie? Bo na ogół, z tego co wiem, pamiętasz może bandy nie? Nie wiem, kto to są. Ale ja bym się wolał ten rodzaju, no to mi się nie chce z tymi k***ami w ogóle niczego robić, stary. No, podobno są w mieście. Chodzimy mainem? Wejdziemy od Sandy, bo najpierw po czołgi. Bo my ostatnio braliśmy, jak kradliśmy ten czołg, to w środku znaleźliśmy GPS-a, więc trzeba będzie poszukać k***a i wy***ć. Nie, ja bym się skupił na buzardach, niż na tych czołgach, tak szczerze. Bo czołg jest o tyle problematyczny, że nim w razie czego nie przed policją. Wiadomo, no, możesz wysadzić policji bombę, tak? No, ale jak będzie nad tobą śmigłowiec, to nie no, trafisz go. No nie, no nie strzelisz pod dobrym, czy wiesz, no pod dobrym ten, ale to wiesz, problematyka, bo ogarnięty pilot będzie latał tak, żebyś nie mógł strzelić. Masz jednego buzarda i jeden czołg, no, no i boja, nie? Tak, nie, ale wtedy. Wiesz co. Więc teraz pytanie, jak ty chcesz, małpa, bo jeżeli mamy lecieć po czołg, ja bym się skupił na buzardzie, bo też łatwiej będzie ten, łatwiej będzie z buzardem strzelić i szybką zawijkę niż czołgu, nie? Nie wiadomo. No jak chcesz, twoja decyzja. No i na czołg, jakiś myśliwiec, nie, inne gówno i będą nas strzelać. Z góry ci mówię, że od tego zależy, którędy wchodzimy, nie? No to nie, no to kierujmy się na początek
po śmigło. No to tą stroną, co wcześniej chodziliśmy. To przez płot mamy przeskoczyć? Nie. Tam od strony autostrady na prawo zjazd, jakby wziął na paleto, nie? No, no czyli main wejście. Tak. No. A pytanie, umiesz parkour, czy nie ćwiczyłeś dawno? Umiem. Baja. Dobra, oczy dookoła głowy i tyle, nie? Tak. Mamy tłumiki, więc powinno być G. No i broń automatyczna, to tym bardziej, jeszcze łatwiej będzie. No tak. Dobra, będą tutaj dosłownie przed płotem, na prawo i lewo. Przed nami i na lewo. Lewo. Za płotem. Dostał. Dostał. Dobra, no i zajebioza. Dobra, nie wiedzą o nas. O k***a, tu jest typ. No i mam przejście. Radio. Dobra, teraz pytanie klucz. Dalej próbujemy je ukraść? Oczywiście. No i baja. Gdzie nam się ksiądz zgubił? Tu jeździ czołg stary. Ja wiem, przejechał obok mnie. Już kilku leży. Nie widzę buzarda żadnego. Więc jak już to pod ten czołg możemy próbować. Rozglądamy się na razie. Trzeba iść głębiej w bazę. A z tego czołgu on nam Nie wiem. Bo jest czołg pusty póki co. No on jest chyba pusty, ja bym go skroił, nie? Aktualnie. Okej. Okay. Strzał gdzieś? Za budką. Leży? Nie. Teraz tak. Dobra, kroisz ten czołg? Biorę go. O pomóż, za go! Dwóch leży. To jest dwójka czy nie? Nie da się strzelać, nie ma amunicji. Czy ja jednego dobiję? Dobra. Schowaj się tutaj, a ja jadę przejechać po bazie, zobaczę gdzie są samochody. Czołgu mnie nie robią przecież. Zobacz, czy jest też gdzieś buzard. Myśliwce same? W prawo, pojedź w prawo, tutaj z mojej strony. Bo może tam jak dojedziesz na daleko, to gdzieś będą buzardy. Gdzie ty aktualnie jesteś tym czołgiem? Jeszcze po bazie rozglądam się, stary. A ty, ja robię coś ryzykownego i drugi czołg. Z jednych helipadów. To co, może drugi czołg? Dwa kolejne czołgi jadą. O k***a, one strzelają. Chyba trzeba samolotem się zadowolić, stary. No chyba da. Dobra, biorę lasera, stary. A ja co mam brać? No chyba też, jak umiesz latać. A drugi czołg, czekaj, chowam cię. Gdzie ty tym chcesz polecieć? Gdziekolwiek, stary. Dobra, tylko czy ja wystartuję? O k***a. Problem. Jak duży? Napi***ają z każdej strony, ciężko jest wystartować. No dobra, mam pomysł. Fajne. Dobra, startuję. Wystartowałem, możesz czekać. Ej, yo, Big T, what's poppin'? Yo, what's poppin', co się dzieje na mieście, lotnisko brate? Lotnisko w Sandy, dawaj. Lotnisko w Sandy, jasne, już pędzę. Siemano! Siema. Ja to właśnie dali się na akcję ubrałem, widzę. Słuchaj, dzisiaj jest dzień dwa wojny. Jakiej wojny? Gdy z Alvarezem nie chciał oddać mini SMG MK2, o którą, bo wiesz, skarżył Hayley. Taka dziewczyna, co z nami pracuje. Jeden z jego współpracowników mówi, że ukradła to z awantury tak zwanej policyjnej. Więc mówię, nie będzie mnie k***a jakiś pionek tutaj obrażał moich ludzi. Więc powiedziałem mu, że mi MK2 wisi. On uważa, że mi nie wisi. Ale ja i mój śmigłowiec bojowy, który zaraz tu wyląduje, uważamy inaczej. O, no to macie prawo uważać inaczej. Dobra. Kwestia jest taka, chłopaki chcą oddać SMG. Pytają o Gipsa. Dajmy im tutaj może Gipsa. Dobra, sytuacja wygląda następująca. Big T. Tak prawdopodobnie, nie? Big T. Co to za jegomość? Big T, zrobimy tak. Motocyklista? Zrobimy tak. Dobra, kto z was potrafi zajebiście operować śmigłowcem? Ale tak dobrze. No, nie musisz dwa razy pytać. Dobra, czyli nikt. Okej, Big T. Naprawdę dobrze jest, dobrze latam z helikopterem. Wpisz rakietą idealnie w cel tak, żeby nie trafić we mnie, ale trafić w oponentów? Poczekaj. Dobra, czyli ja muszę tym co zrobić w porządku. Poczekaj. Dostaniesz SMG z tłumikiem. Poważ za mnie. No. Tak, powiem ci tak. Nie miałbym z tym żadnego problemu, ale po prostu wolę SMG z tłumikiem. O, tak bym powiedział. Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Ja na strzelnicy długo nie byłem. To nie jest ważne. To nie jest ważne. Stoisz tutaj i mówisz im, że obrażanie jakiegokolwiek członka tutaj naszej bandy, no, to jest
kosztowny biznes. Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Musisz im powiedzieć, mm-hmm. że są frajerami do bicia. Dobra, bo, dobra, ale teraz rozumiem, tak. że mogę zrobić wszystko, co mam, co mi się chce, tak? Jak oddadzą SMG, to nie strzelamy do nich, ale jak chcesz, to zrób, co chcesz. Dobra, ja... dawaj ich tutaj. Dobra, raczej. Stop, ich mocno powoli, mocno. Powoli. Idźcie na koniec płyty lotniska, ja muszę mieć otwarty teren, żeby mi nie s***li w razie czego, jak do was zaczną na Ile ich będzie? Nie wiadomo, ale spoko, mamy śmigłowiec bojowy, stary. Żeby nie użyli tej hydry przeciwko nam. Nie tak miało być. Nie trafiłeś. No, dobra, mega. Na koniec pasa jedziemy i im dalej. Ja powiem tak, on chyba nie wie, co zrobił, dając mi możliwość poprowadzenia tej rozmowy. Pa, bo w sumie to nie wiem, bo jak oni podjadą i zaczną do nas na to w teorii ja bym mógł ruszyć na nich. Zaczną na No i to jest właśnie... Prędzej ja ich podstrzelę. To jest główny problem, to jest główny problem, bo ja bym wtedy wrócił śmigłowce i bym pokazał, co tu się dzieje. Dobra, to patrz to, weź wyląduj tym gdzieś za górką, tak żebyś nas słyszał. Ja stanę w... Ale jak mam wylądować, żebym was słyszał? No, na radiu, żebyś nas słyszał. A, no dobra, no to siedzę tutaj... Żeby nie widzieli buzarda. Ja się schowam w krzaku, a Wiktor będzie z nimi gadał. Jak dasz ten strzelać, to ja strzelam gdzie od prawej, ty od lewej. Dobra, lewa, prawa, mi co pamiętam. Jak ich będzie czterech, to strzelasz w lewego i drugiego po lewej. To może na jakieś hasło zacznijmy na ten... Dobra, słuchaj, strzelamy na hasło... Słuchaj. Nie, bo słuchaj się mogę zaje... Dzięki. Nie, dzięki też nie. Ale piękne ptaki. Piękne ptaki, tak? Piękne ptaki. Strzelamy na hasło... Na lewo, ty na prawo. Strzelamy na hasło, dobra. Piękne ptaki. Szkoda, że nie ma Grzechotnika. Tęsknię za nim. A co jest z nim stało? Siedzi gdzieś w puch, zabunkrowany? Siedzi w puch. No stary, siedzieliśmy razem, pół roku. Aha. Ostatni skokr zrobiliśmy razem na 300 zakładników i od tamtego momentu ani słychu, ani widu. Zabrali go raz na izolatkę na 4 miecha i od tamtego momentu go w ogóle nie widzę. Pił kosę naczelnikowi, przepraszam. No, jego to pewnie... Zrobiliśmy wielki bunt w kasynie. Znaczy nie w kasynie, tylko w więzieniu. Jakim kasynie? Wielki bunt w więzieniu. Nazwaliśmy go Wielki Bunt 2. Bo pierwszy był 2 dni wcześniej i też nam nie wyszedł. Ale naczelnik był w miarę miły, nie wrzucił nas do izolatki. Dopiero po 2 dniach zorganizowaliśmy drugi bunt numer 2. Ukradliśmy noże, 3 chłopaków udało nam się przegapacić. Wzięliśmy się do naczelnika do pokoju w 5 z nożami, poddaliśmy go, trochę go poharataliśmy, Grzechotnikowi trochę odpało, wsadził k***ce pod żebra naczelnikowi. No i k***li się zemkami, z taserami, zakuli nas na glebę i do izolatki na pół roku. A dobrze, zwyć na wolność. Nie znając jego, to on teraz albo grypsuje, k***a ustanawia jakąś nową grupę przez k***ą w więzieniu. Dajcie mi znać na radio, jak powiadą. Możliwe, ale druga opcja jest taka, że po prostu kołuje asortyment. Znać na radio, jak powiadą. Dobra. Kołuje pewnie asortyment i czekasz się, wiesz... Chcesz tu latać szansami, czy... I wtedy wjedzie tak jak ostatnio znowu z snajperkami. Chcesz tu latać szansami, czy jak? Grzechotnik potrafi o interesy zadbać i o dobre p***nięcie, nic mu nie powiedzieć. No, to prawda, to prawda. O się potrafi, trzeba mu przyznać. Snajperkę potrafi ogarnąć, ogarnie. 4 tony trotu. Tak. A może byśmy wjechali dzisiaj na komendę? Co o tym myślisz? Pokazać im, kto jest szefem. Jali. Bez armii! Witam serdecznie. No, jeszcze nic nie widzę, podchodzę. Z tej strony może jeszcze mnie nie znacie. No, jeszcze nic nie widzę, podchodzę. Travis Porter. Mam cię. Słyszałem, że zawinęliście coś, co nie należy do was i przyjechaliście to ładnie oddać. Teoretycznie nic nie zawinęliśmy. A w praktyce powiem ci jedno, możesz to przekazać Małpie czy Blueface'owi, tam komukolwiek. Ja z szacunku do was chcę uniknąć przelewu krwi po waszej, jak i po naszej stronie, więc przyjechałem się do was w tym momencie. Mam nadzieję, że uszanujecie to i, jak powiem, konflikt się rozejdzie po uszach, bo do tej pory żyliśmy w dobrych relacjach, wydaje mi się, że nie ma sensu tego psuć. Kurwa, no jest. Małpa ma swoje podejście, jakie ma, powiedzmy, że to rozumiem. Niekoniecznie w 100%, ale powiedzmy, że to gdzieś rozumiem. Także mam to, co chcieliście. Mam nadzieję, że w tym momencie zakończy się sprawa tak, jak powinna i będzie spokój. No, prosiłbym cię o przekazanie tych rzeczy tutaj osobie po mojej prawicy. Wydaje mi się, że to tyle ode mnie. To zróbcie Małpę i tyle. Piękne ptaki dzisiaj mamy, co nie? Będzie wojna. Piękne. Iścista noc. Co za debil, troszkę się małpa. Nie ukrywam. Ale potrafić. Się niepotrzebnie. Trochę niepotrzebnie, trochę może potrzebnie. Ja dokładnie, że tak powiem, szczegółów nie znam, ale wszystko w porządku. No i super. A jak się nazywasz? Alvarez. Alvarez. Czyli rozumie wymuszenia, napady, narkotyki. Tym się zajmujecie? No, nie w 100%, jak to powiedziałeś, ale działamy w podobnej branży. Działacie w podobnej branży. No rozumiem. No nic,
Wydaje mi się, że nic nie pozostaje mi. O! Witam cię, przyjacielu. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Szczałem w krzakach. Nie ma problemu, piękna ale... Piękna pogoda. Ominęło cię to, bo mówiłem, że piękne ptaki tutaj mamy dzisiaj. A nadal są piękne? Piękne, piękne. Na łapy do góry, syn. Raz, jeden, drugi. Do rządku. Na kolana, i ręce za głowę. Tak, na kolanka. A jeden, drugi, trzeci, kupicie płytkę drugiego, kolano pyk, a na kolana upadać raz. Ręce za głowę powiedziałem, nie w górze! Ja... Za głowę czego widzicie, nie rozumiecie? Widzicie, najgorsze jest to w tym wszystkim, że my nie lubimy, jak się nas okrada. Nikt nas nie okradł. Tu jest problem. Okradł. To prawda, zachowaliście się z honorem i to muszę wam powiedzieć. Oddaliście ładnie to, co nie należy do was, ale wyszedł niesmak. Pozostał niesmak, a ja nie lubię niesmaku. Bigtem nie lubi niesmaku. Grzechotnik, mój serdeczny przyjaciel, nie lubi niesmaku. No teraz możemy to załatwić teraz na dwa sposoby. Albo będziemy się napi***ć i gonić po mieście, czego oczywiście nikt z nas nie chce. Z nas na pewno, bo to ja zaproponowałem dogadanie się. Tak. Ale przecież nie jesteśmy k***ci. No, więc na pewno nie chcemy też rozlewu krwi. Tak. Podnieś się. O nie, a już myślałem, że to już, że to d***, że... Co? Buty i kapelusz! Już myślałem, że do dupy będzie walił. Już pod samochód. Na kolana. Buty i kapelusz. Nie chcę nic mówić, ale chyba tu dronów policyjny na to, jak się nie mylę. Zaraz go zdejmę. Gdzie go widziałeś? W tej prawej. Gdzieś leciał w stronę Sandy. Tych górek. Nie widzę go. Strzały słyszę, czy nie? Czy mi się wydaje? Ale to wyofony. Coś odjeżdża. Strzelamy jak coś. Ty, tu samochód jakiś po górkach za***a. Słyszycie mnie? Już odjechaliśmy. Ale samochód jakiś był na górce, obserwował nas. Zawincie go, bo to może być k***nia. Jedzie na Sandy. Ucieka w stronę... Dobra, ja mu rakietą zaraz wypierdolę. Uciekło. Ja nie miałem wsparcia naziemnego, żeby go dogonić. To wy? Jedziecie tym autem? Tak, my jedziemy tym autem. Nie, więc zbili mi. Dawaj do nas. To nie były psy, to byli oni. Jak oni? Kto oni? No, halo, weź wyląduj tu kto, obok nas kto i się oni? Skapiemy. Precyzuj, na to co mówisz. To byli Alvarezi i oni odjechali. Nie, no ktoś z górki zjeżdżał, to nie byli Alvarezi. Tak, to byli Alvarezi, to była ich obstawa w razie, gdy im coś się stało. Podzwonił do mnie Alvarez i się pytał, czy mu buzer z rakietami na... Do nich. Bo w dupie nie ma dżemu, k***a, no. Dobra, gdzie wy jesteście? No, za tobą. Pod tobą. Dosłownie. To na latarnię. Rozegrałem ich po mistrzowsku. Opowiadaj. No ogólnie przyszli i powiedzieli, że no tacy byli bardzo pozytywni, że nie chcą rozlewu k***a i tak dalej. No to stwierdziłem się, że no nie jestem aż takim k***a, że będę ich dostrzelił. Mówię, strzelał do nich, jak nie chcą rozlewu krwi. Ale w międzyczasie ustaliliśmy jedno hasło, że jak mówię, alamy ci piękne ptaki, albo mówisz, że mamy piękne coś z ptakami, to od razu ich poddajemy. No i że mówię, że no, musi ten plan wypalić, więc od razu, no musiałem to powiedzieć. I mówię, że ptaki, no i ich poddaliśmy, no to już musiałem coś z nimi zrobić. Kazałem im klęknąć, oddać kapelusz i buty. Okay. Zostawiłem im pałeczkę po ich stronie. Jeżeli ich to uraziło, to będzie rozlew krwi, ale raczej wątpię. Nie, to ich nie uraziło, uraziło ich. Pan jest buzarda. Słuchaj, ja widziałem jakiś podejrzany samochód, który odjeżdża i obserwował spotkanie, tak? Więc musiałem rozwiązać ten kłopot. No tak. Niestety nie trafiłem ich z rakiety, ale ostrzelałem ich na pewno z tych z minigana. Mistrzowskie zagranie, co by tu więcej mówić. Dobra, idzie ten SM-k? U mnie. Daj mi. No to co? Trzeba zrobić jakiś skok chyba. Ja już mam plan, chłopakom mówiłem. Jaki? Pacyfik. Zamknięty bank, stary. Pusty Pacific. Skarbiec. To może największa fleka na długich. No, może o, fleka dwójka. To jest jakiś plan. To taki Pacyfik akurat Pacific jest trochę. Haley. Ale na długich? No. No, z 400 zawodników. Dobra, tysiące. Może po prostu dwójkę, stary, no. Ale na długich. Ale czemu na długich? Nie wiem, to jo. Zróbmy coś szalonego. Ale słuchaj, podługa nie jest tylko po to, żeby się strzelać, ale też po to, żeby wzbudzić respekt na dzielni. A, tego jeszcze nie robiliśmy. Będziemy mieli taki respekt, że będziemy mieli słodko w
kaskach kuloodpornych i też zbroją długą. I jak dojdzie do psa, to zostaniemy. Tak, to że jakiś komendant wymyślił jakieś reguły im, no to nie jest moja wina. Nie, ale czekaj, patrz to. Najpierw weźmiemy krótkie, z nimi o***imy całą flekę, a później wyciągniemy długie, jeżeli będzie trzeba się strzelać. To jest plan. Brzmi to jak plan. Dobra, potrzebujemy dobrego samochodu. Czteroosobowego. Dlatego robimy skok na... A mogliśmy im jubile za***. Jeszcze była kuloodporna. Powinniśmy paść do jakiejś knajpy, wyciągnąć jakiegoś właściciela samochodu. Ty, to nie jest twój ten? To nie jest twoje Legi? Moje? Big T, no. A, moje, no. Poczekaj. Nie, chodź. Podnieś ręce. A czemu? Co ty tu kombinujesz przy mojej furze? To jest sobie. No. Oglądam, bo bardzo ładny. Zobacz, czy ma wytrych, czy nie chciał ukraść. Potwórę podchodzisz! Sprawdź go, czy ma, bo... Panowie, proszę, nie. Jak masz wytrych, to masz... Nie panowuj mi teraz tutaj, bo za chwilę się przez kolana. Jesteśmy grupą interwencyjną, Los Santos Police Department, bo chyba. Nie ma wytrychu, chyba oglądał. Dobra. Podbać się? A sprawdź, czy nie ma tego mechaniki, jak jest mechaniki, może mieć w kieszeni jakiś wytrych taki, chyba służbowy. Nie, nie jestem mechanikiem. No, masz. Buty, ściągaj buty. A buty i maska. Ściągaj buty. Po co się nogi nocą, ściągaj buty, i czapkę. I kapelusz. Buty, nie maskę. Kapelusz też. Koszulę też ściągnij. Może to naga się od razu rozbiorę. Koszulę! Policja, za nami. Niebieski alarm. Ty mi, że się boję policji. Koszulę. To są debile. Spodnie. Co? I zegarek. No ściągaj spodnie, mówię. Zegarek i sikora też dawaj, kurwa. Jak kupić Rolex? Sikora ściągaj. Daj mi samo. Sikora, dawaj zegarek. Poczekaj. Wyskakuj z zegarka. Rolexa. A kto podróba z Chińczyka? To jest Rolexa, dawaj zegar. Masz? Mam. No. Okulary ściągaj. I oddaj kulturalnie, tak, kolegi obok. To peruka czy prawdziwe włosy? Prawdziwe. Broda? Broda. Też. No. Okulary ściągaj! Ścinaj włosy. I oddaj tak, kolegi. Czym się zajmujesz? Pracuję. Gdzie? W pizzerii. Jakieś nielegalne biznesy robisz? No gdzie, w sieciu. Na pewno? No ja spokojny człowiek. A kiedy mam przyjdzie 75 tysięcy? Wybijaj! Co? Mam cię wrzucić na bęben? Jaki bęben, o co chodzi? Znaczy mam cię prześwietlić, jak wyjdziesz, dobra, że jesteś... Dobra, ten idiota to zawraca, wycelowałeś do niego na p***. Przejedźmy się. Jak widzisz, my się zajmujemy tylko legalnymi rzeczami, także nie przejmuj się. No, ale... Siadaj. Zabierz sobie te rzeczy i możesz sobie już ubrać. Dobra, jedziemy. Jedziemy czy nie? Ładuj się. Jadą za nami. Dobra, trzeba go unicestwić, wiesz o tym. No to wjeżdżaj na parking jakiś. Tutaj na pod G6. Za nim wysiadamy. Siadaj. Dobra, jedźmy w k***orze. Jadą. No k***a, czy w tej grze może się nie chować broń? Czapteczkę? Mam już. Strzela do nas. Za ściany. Obiegam to, dookoła. Trzymaj się. Chłopaki, potrzebna pomoc. One stop down. Zapraszam do wyjścia tam w lewo. Ale ja do... Nie! Stop! Czekaj! Nie mogę się ruszyć. O. Dobra, tylko pan z łóżkiem nie odchodzi. Plecami nie do mnie. Nie odchodzę z łóżkiem. Słuchaj, ja muszę do ubikacji. Idziemy. No, burrito z cełor ciśnie pod d***ę. Bo pan się odwróci i idziemy do kibla, super. W tamtą stronę jest wyjście. Prawa, lewa. A bym w drugą. I w prawo do kibelka. My tam idziemy prosto. Nic nie stanie, no przysięgam, że nic nie stanie. Tu lewo. Do tego pierwszego. Pierwszy. No bo zajęte. Ale to są dwie kabiny, ja chcę obok ziomka. Niech się za ręce jeszcze złapią, ludzie. Proszę, niech pan poda. Za ręce. Sam idziemy. Ta, pod kabiną za ręce się pan, ma pan... Zakuta spokojnie, ma... spokojnie. Uchylę drzwi. Tak. Funkcjonariusz będzie celował do pana z tej zera, że pan nic nie zrobił. Nie ma, no nic się stanie, spokojnie. Dobra. To biorę sobie kolejną rolkę papieru. Tak, pan tylko poda. A mogę zdjąć tą zbroję? Bro, uchylam. Proszę bardzo. Dziękuję za papier. Proszę pana, no to proszę pana. O Jezus, o matko. Jezus Maria, człowieku, co to jest na tym nie? Co ty jadłeś? Jezus Maria. Masz, trzymaj. Nie we mnie. Dzięki.
Burrito, dobra, to chyba Srito, nie był Burrito. Patrzeć na chyba, co? Wiadomo. I co ja mam z tym? Macie jakąś maskę gazową? Co mi to jest stroja? Już za chwilę kończę, już za chwilę kończę. Ale to ja mu to mam trzymać, chyba, co? Więc to połóż to na ziemię. 1 hour later. Stanę sobie na boku. Dobra. To, dobra, to co, idziemy do Basi? Ręce weź umyj. Idziemy do Basi, dobra, idziemy do Basi. Idziemy. Stój. A to nie mogę do niej podejść, tak? To sobie zakuzię ciebie przy łóżku, bo to tak na 3 metry. Dobra, idę tak po kroczku, powoli, żeby nie powoli. Było. Złapię cię tutaj pod bark, żebyś mi się nie wyrywał, chodź. No idę powoli, powoli, żeby nie było. O, chodź, szybciej pójdziemy, bo to nie ma sensu. Czy będzie miała pani do sprzątania, ty moje. Dobra, obywatele, słyszymy się? A, czemu? Słyszymy. 4-6 opcje pierwszego, znacie swoje prawa? Nie. Nie? No dobra, to macie prawo zachować milczenie, czekajcie. No. Poczekaj, tylko milczenie to zajebiście. Nie. To nie chcę z tego prawa skorzystać. Ja też nie. Poczekaj. My jesteśmy chłopcy z Los Santos. Całe miasto o nas wie. Co możemy jechać? U nas zawsze jest kultura, chociaż dobra. Mówią o nas słuchajcie źle. Mnie. Tak mi co tam puchło? Nie wiem, jakaś cysterna chyba. O matko, strzelają! O Jezus, strzelają! Szalają! Jezusku, Jezusku! Tylko nie to! Nie! Głowy nisko, głowy nisko! Pomocy! O Jezus, o matko, jest na tym, na moście jest! Że ty tego nie widzisz, człowieku! Tak? Co i nas co? Oj. Ja. Nie, ten co spadł z mostu to hit. Jest 7 czy 2? Jeden chyba. Na tym jest, na moście. O Jezu. O Jezu. Porzajcie, biegnie. Biegnie, biegnie. Gdzie? Ała, za konwoje. Jak będziesz po naszych wracał, to zobacz, gdzie są SMG ta, nasze. SMG. Bo cztery były. Nie, mam sobie jednego SMG policyjnego. Tak, ale oni tam jeszcze to, mają, nie? Mają dobra, pan Sowa! Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wróciłeś po mnie, gdy był gnój. Teraz tak, wyślijcie mi teraz tego mepki. Widziałeś? No i to jest to. Tak. Musimy coś zjeść. Da. Zjeść i się zemścić. Zemścić wiesz na kim? Na tym śmieć to jego. Tak, to jego wina. Wisi nam 3 miliony. No tak by wychodziło za to długie. Z minus. Dług na niego, nakładam na niego dług. Przebierzmy się. To wina Alvareza. Naliczamy go? Wisi nam 10 milionów. Nie no, 10 bez przesady, 5. 10? Ta, masz rację.